Siemka wszystkim, z tej strony Dox i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować kolejne zadania u Salvadora, które to rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, a więc zaczynamy. Hey Maria, move your butt. Dumbro does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Okej, jak widzicie, do tej misji otrzymaliśmy limuzynę, którą będziemy się poruszać. I chodzi tutaj głównie o to, żebyśmy zajęli się dziewczyną Salvadora. No więc na początek pojedziemy z nią nad brzeg morza do Chinatown, do dealera. Ups, trochę się rozpędziłem, ale nic nie szkodzi. Nasz wóz jakoś się trzyma. Ok. Dobra, jak widzicie, zbliżamy się już do naszego celu. I hopla. Dobra, jesteśmy. To właśnie Chico, podjedź pod niego. There you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlanta Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Come on, Fido. Let's go and check out this party. No dobra, to teraz mamy kolejną część misji, czyli podwózkę dziewczyny Salvadora na imprezę, która będzie organizowana w jakichś halach, do których mamy tutaj na mapie wyznaczony punkt. No dobra, a więc jedziemy. Tu chyba nie będzie dobrego przejazdu, więc się cofniemy trochę. Ok. O, tak lepiej. Pojedziemy sobie tutaj. Będzie nam trochę szybciej. Ok, przed nami miejsce imprezy. Wysadź Marię przed budynkiem. No spoko. Ups. Już nam uszkodzili limuzynę. No i teraz wystarczy, że troszkę sobie poczekamy i popilnujemy naszej limuzyny. O, już policja jedzie, czyli jakaś rozruba nam się tu zrobiła na tej imprezie. Mamy nalot policyjny, więc teraz musimy czekać na Marię, żeby ucieknąć z nią z powrotem do rezydencji Salvadora. Zabić Marię do domu Salvadora, tak aby włosy z góry nie spadły. Ok, spoko, nie ma żadnego problemu. Chociaż teraz dostaliśmy dwie gwiazdki, ale myślę, że to nie jest to duża liczba na taką misję. A to co miało być? Ktoś nas tutaj zderza. Ale to szczegół.
Policja, jak widać, już się na nas tutaj czai. Ale chyba damy radę jej uniknąć. No, szybciej, szybciej. Kurczę, pod górkę to się chyba najgorzej jeździ tą limuzyną. Dobra, teraz tylko przejechać. Teraz tylko wystarczy, przejedziemy do tego garażu i mamy już misję z głowy. Okej, na razie. No dobra, misja zaliczona. Otrzymaliśmy za nią 10 tysięcy dolarów. W tym momencie, jak zwykle, zrobię małe cięcie i za chwileczkę do Was wracam. No dobra, wróciłem. Zobaczmy, jaka kolejna misja szykuje nam się w tym odcinku. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Okej, zaparkuj przed klubem u Luigi'ego, kudłaty Bob powinien niedługo wyjść. Dobra, to w takim razie bierzemy sobie jakiś samochód i udajemy się w miejsce baru Luigi'ego i tam poczekamy sobie na tego całego kudłatego Boba i zobaczymy w końcu, czy on jest tym sprzedawcą informacji, że tak można powiedzieć, dla tego całego gangu kolumbijskiego. Ups. Znowu małe uderzenie. I powoli zbliżamy się do klubu Luigi'ego. Dobra, to teraz wysiądźmy na chwilę z naszego auta i zaczekajmy pod klubem na kudłatego Boba. No, wychodź. No dobra, to teraz już sobie wsiądziemy. I zobaczmy. Kudłaty wszedł z klubu, śledzi go, nie zbliża się zbytnio, bo kudłaty zacznie coś podejrzewać. Zauważcie, że na górze pojawił nam się teraz strachometr, który nie może niestety dojść do końca, bo wtedy misja będzie nieudana i będziemy musieli zaczynać ją wtedy od nowa. Czyli najlepiej będzie, jeśli będziemy trzymać się w dość dalekiej odległości od taksówki, którą porusza się ten cały śmieszny gościu. Dobra, powolutku. Nie będziemy tutaj pędzić. Zobaczmy, gdzie nas tam zaprowadzą. Jak na razie strachometr mamy w umiarkowanej formie. Czyli jak tak dalej pójdzie, wszystko powinno się udać. Ok, spójrzmy. Dobra, wkręcili w lewo na port. Czyli udajemy się za nimi. Dalej będziemy sobie poruszać się wolno, żeby nas później nic nie zaskoczyło.
Dobra, dajmy trochę gazu i zobaczymy scenkę. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Dobra, czyli kudłaty Bob okazał się zwykłym kretem. Jednak obawy Salvadora się sprawdziły, więc teraz musimy się z nim rozprawić. Okej, żaden problem, misja zaliczona, otrzymaliśmy 15 tysięcy dolarów. To już by było wszystko w tym odcinku, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. No i do następnego odcinka, trzymajcie się.